W Nysie spędził najlepsze lata kariery. Teraz wraca w roli trenera Krzysztof Wójcik. Poprowadzi stan Nysa w najważniejszym i chyba najtrudniejszym momencie sezonu. Wójcik to prawdziwa legenda siatkarska Stali Nysa z lat 90. Czy sportowe sukcesy minionej dekady będzie potrafił przekuć na wydobycie zespołu z kryzysu formy? Rozmawialiśmy z prezesem AZS Stali Nysa Dariuszem Piętem. Rozmawialiśmy już wcześniej z trenerem Wójcikiem. Biorąc pod uwagę wyniki, jakie osiąga zespół, po ostatnim meczu doszliśmy do wniosku jako zarząd, że należy poszerzyć sztab trenerski. Poszerzenie sztabu i zmiana na stanowisku pierwszego trenera zespołu wydają się być zupełnie uzasadnione. Wyniki sportowe mogłyby być dużo lepsze. Nie można tego obarczać trenera dotychczasowego za te wyniki, ponieważ on robił zgodnie ze swoją sztuką trenerską prawidłowo wszystko. Brakowało, że tak powiem, trochę szczęścia i spokoju. Trener Wójcik niezależnie od wyników poprowadzi drużynę do końca sezonu. Będzie w październiku, co nie mniej jest prorokować, jak to będzie dalej wyglądało. Stalowcy potrafią utrzymać kibiców w niepewności przez cały sezon. To jest kluczowy mecz w tym sezonie, który nam otwiera możliwość walki o pierwszą czwórkę. Oby ta amplituda emocji znalazła szczęśliwe rozwiązanie w sobotni wieczór, a siatkarze Stali powrócili do walki o najwyższe miejsca w tym sezonie.